Cześć, z tej strony Cukierkowa Egzorcystka. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Thunder Island i idziemy do elfa. Tak jak w ostatnim odcinku się tutaj po prostu zatrzymaliśmy na tym, to tak w tym odcinku kontynuujemy to. Oczywiście ja idę kupić sobie mięsko. Mięsko to. Okej, okay, nie. Okej, okay, kupimy sobie za 360 tam sztuk. Sztuczek chciałam powiedzieć. Dobra, biegniemy w takim bądź razie do elfa, który nam powie, co mamy, mamy iść do elfa i rozmawiać z nim, więc podejrzewam, że on będzie coś nam kazał zrobić. I już się zastanawiam powoli co. Więc... no, więc lecimy do niego. Właśnie było też w wczorajszym odcinku się pomyliłam z tym, że w momencie, kiedy było kiedy było, że mamy zabić te potworki, to ja się pomyliłam z właśnie naszym tutaj elfem, tylko dlatego, że właśnie słyszałam, że właśnie będą runa. Osoba mi powiedziała, gdzie te runa będą i później powiedziała, że właśnie będzie elf do znalezienia. Mi się po prostu pomyliło, nie przeczytałam tego, no i dlatego poszłam najpierw do elfa, a później dopiero to ogarnęłam, że to nie chodziło najpierw o rozmowę z elfem, także no. Tak w ramach, żebyśmy się zrozumieli dobrze. Będziemy po trawie skakać. Jej. Nawet ten się nie zmienił. On jest zły. Ten bloczek jest zły. On się nie zmienił. Nie, że tutaj lecimy. Jeju, teraz tak szczerze mówiłam, że ja widziałam, że kiedyś trzymałam tą łapkę też po tej bielicy, ale ja dalej nie mogę przeżyć tej bielicy. W momencie, kiedy właśnie nie wiedziałam za bardzo, po nazwie tego nie skojarzyłam, jak wygooglałam sobie, to zobaczyłam, co to jest bielica i dopiero wtedy ogarnęłam to, że to jest właśnie to, więc fajnie. Lecimy na górę do elfa. Nie śmieszy, to jedna główka. Nieźle, tak tylko jedna jest tutaj, jakby... nie wiem. Kozacka jest. Ona w ogóle od niedawna tam jest. Więc mega śmiesznie. Więc biegniemy na ten szczyt, żeby porozmawiać z naszym tutaj elfem, który ma pewnie nam coś do powiedzenia. I tyle, i lecimy, no nie? Bo no nie, po prostu, bo no. Nie wierzę, że ja tu spadłam. To jest łatwy parkour, nigdy to nie spadłam jeszcze. Boś musiałam za szybko się wybić, tyle. Gdyby mi chyba został blok albo dwa do tego, żeby właśnie móc wyskoczyć, ja wyskoczyłam sobie tak szybciej. Bo mi się nie chciało za długo biec. No i musiałam się wrócić. Nie. Okej. Okay. Już tych magów mam ze sobą i ten parkour, tutaj to było najcięższe, bo zawsze jak na shifcie tu wskakiwałam, to mnie ześlizgiwało i zawsze tak to wyglądało właśnie. To było w tym najbardziej, to mi największą trudność sprawiało. Więc no. Więc biegniemy na szczyt, a propos. do tego elfa. Zresztą jak już wiemy, gdzie jest, no to będzie łatwiej. Wtedy jak tak go szukałam, chciałam powiedzieć. Śmiesznie. Ale kozacka jest, mi się ogólnie mega podoba granie tutaj. Jest fajnie przede wszystkim. Jak czegoś się nie wie, no to można napisać i zawsze ktoś pomoże. I to jest kozackie właśnie, bo na niektórych serwerach jest, czy ktoś tam pomoże, ktoś pyta, czy nie wiem, gdzie jest to. Znaczy w sumie nie grałam jeszcze, ale nie wiem, na chyba się tak zdarzyło, że ktoś napisał, a ta osoba pisała mu tak po chamsku, że no weź sobie znać, przecież to jest coś prostego, coś takiego, nie? I pamiętajcie, że miłym warto być. No bo nie zawsze jakby osoba, która nie jest miła, znaczy większość osób próbuje być tak czy inaczej do tej osoby miłymi, ale ogólnie osoby, które są niemiłe, często są przez społeczeństwo po prostu odrzucane. Albo jak ktoś jest niemiły, chamskimi tekstami rzuca na przykład do, nie wiem, zakładający, że ty ktoś, kto oglądasz teraz, no to stoisz z kolegą, koleżanką, rozmawiacie i jakaś osoba po chamsku zaczyna do tej osoby się odzywać obok, do waszego kolegi, koleżanki, a wiecie, a wam się to nie podoba i on nagle do was się przymila. I takie, wiecie, jak wy reagujecie na taką osobę? Wiecie, ja bym popatrzyła takie, sorry, nie chcę za bardzo z sobą rozmawiać. Okej, czyli... Jak ktoś chce, to może sobie teraz przeczytać tą całą rozmowę. Okej, czy mamy jakieś kawałki tańczy znaleźć? No i właśnie też słyszałam, że te rzeczy będą nam potrzebne, czyli już mamy i kawałki tańczy. Trzeba teraz znaleźć tańczy. I... O właśnie, bo patrzcie, to są te kawałki. Muszę zjeść, bo się zaraz zabiję. To są te kawałki tęczy, no nie? I to jest ta główka. O nie, ale lol. Do tego ona się niedawno dopiero pojawiła. Dobra, już kumam. Dlatego się cofniemy do tej główki. Myślę, że... Chociaż nie. Chociaż nie, bo też słyszałam mniej więcej, gdzieś widziałam tą główkę. Ja wiem, gdzie ją widziałam. Po odcinku, jak szłam sprzedać do górnika, to szłam od strony parkura. Właśnie... nie, moment. Od łowcy, to widziałam ją właśnie koło... koło tego. Koło tej góry. Po prostu koło górnika i jedna podobno jest gdzieś schowana bardziej, no i ta osoba mi też powiedziała, gdzie ona się dokładnie znajduje. Ona jest gdzieś podobno za latarnią. Nie wiem, czy to jest prawda, ale na razie to, co ta osoba mi mówiła, po prostu jest prawdą, więc pójdziemy tam też, no i zobaczymy. No, powiedziała mi, że mam sobie sama znaleźć te rzeczy, ona gdzieś tam jest, więc idziemy górą. Gdzieś, że mam sobie sama znaleźć te tęcze, bo będą właśnie tęcze jakieś znalezienia. Że coś będzie, jakąś tęczę będzie trzeba znaleźć i kawałki później. Jakby nie skumałam na początku, o co chodzi. Po czym powiedział, że gdzieś ku latarni też jest jedna, a resztę musisz sobie sama znaleźć. No i musimy je sami znaleźć po prostu. A więc tak, tu jest właśnie kawałek tęczy, chciałam, bo raz biegłam. Tak, bo biegłam tędy i go jakoś zauważyłam. Okej, czyli mam jeden kawałek, więc lecimy też do latarni. To się cofniemy na Thunder Island i ogólnie mega fajnie mieć też tu przyjaciół, którzy są właśnie wyżej. Znaczy osoby, które wam pomogą. A jak napiszecie do takiej osoby, która wam pomagała, pomoże, albo wiecie, że możecie na nią liczyć, no na przykład nie wiem, że nie da wam jaksu, ale jak jest wyżej i już robiła te zadania, to faktycznie fajnie czasem porozmawiać z taką osobą i mieć taką osobę, która gra, tak wiecie, mega dużo, to fajnie mieć taką osobę, żeby właśnie się podpytać czasami. Po prostu fajnie mieć takie osoby na tym, na światach takich, nie? Dziś właśnie za latarnią mamy ją poszukać. No widzicie, na przykład tu ktoś zapytał, ktoś mu odpowiedział i jest git, każdy jest szczęśliwy. Gdzieś tu za latarnią. A latarnia jest tutaj, szukamy takiej małej główki, ona gdzieś podobno może być niżej, wyżej. Ona może być wszędzie tak naprawdę. Także może ona może też być mega nisko, ale ma być gdzieś koło latarni. Sprawdźmy tutaj na przykład, alol. Okej, czyli jednak jest niżej, o wiele niżej niż latarnia, czyli jednak dobrze mi powiedziała ta osoba, że gdzieś tu koło latarni ona jest gdzieś niżej niż latarnia, dlatego też popatrzyłam w tą stronę, mogłam też popatrzeć w tą stronę, ale jakby totalnie tam widziałam statek, tak z tego statku nie widziałam nikogo, nie widziałam właśnie takich tęczy, więc po prostu stwierdziłam, że dobra, tak wykonam po prostu to zadanie. Tą, co widzieliśmy teraz na pustyni, w którymś z odcinków widzieliśmy, to, co widzieliśmy na pustyni, to też jest to tęcza w takim bądź razie. Idziemy po nią i zrobimy to po kolei, weźmiemy tą z pustyni, pobiegniemy do tej, która jest na wulkanie, tam koło wulkanu, no i wrócimy później do tego elfa, to już będzie tak po kolei super zrobione. No i tyle. I nie wiem, co on będzie nam kazał jeszcze zrobić, co będzie jeszcze do końca do zrobienia, no bo też jakby ta osoba nie chciała mi wszystkiego zdradzać, całej fabuły i wszystkiego, no bo wiecie, chciała też, żebym miała coś z tej gry i tyle. Wy też możecie mi na przykład podpowiadać, ale nie spoilerujcie. Podpowiadać normalnie w komentarzach, ale nie chcę spoilerów, okej? No bo jakby trochę też chcę przejść sama tą fabułę główną, bo jeszcze trzeba dokończyć. Ale nie mam na tyle chyba itemów. No chyba nie mam tyle, więc no. Teraz spróbujemy skończyć fabułę główną, przynajmniej próbowała zdobyć te diamenty. Skończyć fabułę główną, to jest chyba najważniejsze właśnie zadanie. No i dokończy, i już zacząć można sobie od tropiciela i te wszystkie poboczne, bo jakby będzie trzeba poszukać do szuka tych pobocznych tutaj questów, by móc po prostu nagrać te questy, nagrywać z nich i tyle, no nie, bo też wiecie, fabułę główną jakby już kończymy powoli, więc fabuła główna będzie skończona i to zaraz nawet jakoś, ale no bo zostały nam z tego, co chyba pamiętam, 3 questy, to fabuła będzie skończona i mam nadzieję, że szybko będą się pojawiać nowe questy, które będę mogła nagrywać dla was, specjalnie przechodzić z wami. No i po prostu nie wiedzieć, będzie fajnie. No i też działka jest do kupienia, no to będziemy też czasami coś robić na działce. No i tyle. No to jest, myślę, że ciekawe, jak robi się różne rzeczy. Znaczy, myślę, że trochę osób mogłoby chcieć widzieć, jak robię coś na działce, jak się zmienia moja działka. Oczywiście też będziecie moją działkę mogli odwiedzać. No to jest totalnie, no to nie zabronię nikomu. Każdy będzie mógł tą działkę odwiedzić. Oczywiście najpierw muszę na nim zbierać pieniążki, a najpierw myślę, że właśnie fabuła główna będzie takim główną przyczyną, którą będę, taką główną podstawą, którą będę chciała po prostu przejść, po to, żeby, no wiadomo, fabuła główna jest najważniejsza tutaj, a jakby teraz zbieram te diamenty, więc na razie jej nie robię, ale zacznę ją później, zaczniemy ją znowu robić. A tylko dlatego, że te diamenty mnie zatrzymały. Mam nadzieję, że później nie będzie trzeba już na przykład szmaragdów, nie wiem, 5, bo szmaragdy jest na przykład bardzo ciężko zdobyć. A ja mam 3 szmaragdy. Udało mi się ostatnio wykopać jednego jeszcze dodatkowo szmaragda. I po prostu, no jak będzie na przykład 5 albo 10, to będzie już takie, nie, sorry. To jest naprawdę dużo. A nawet jakby kupić te, nie wiem, ja mam te 3, no to te 7 do kupić, to jest naprawdę, bo tam chyba 60 tysięcy jeden kosztuje szmaragd, więc policzcie sobie, to jest hajsu. Ile to z tych monet, no to było naprawdę. Możecie też dawać pomysły, co po na przykład zrobieniu wszystkich questów, czekając na nowe też questy, a możemy robić jakieś dodatkowe rzeczy. Myślę, że to jest totalnie coś dobrego. Szybko skończyliśmy tutaj, znaczy nie jest to jakoś mega szybko, bo niektórzy skończyli w tydzień, miesiąc wszystkie questy. Nie no, miesiąc nie. W tydzień, 2, nie. I totalnie wow. No ale wiecie, jakby ja też nie jestem taką osobą, że nie wiem, gram 24 na dobę, nie? Że no tak inaczej. Niektórzy grają tak mega mocno, żeby wiecie, tak ja muszę być od razu dobrym, a ja na przykład nie jestem tak, że od razu trzeba. Bo większość właśnie osób teraz już nie gra. Bo te osoby nie mają co robić, wchodzą co piątek, bo co piątek są nowe rzeczy. Tutaj na fabuła, nie fabuła, tylko ten, wszystkie dni po prostu się coś zmienia przez cały tydzień. Cały tydzień oni jakby planują, co zmieniają i po prostu zmieniają te później rzeczy. No i tak wygląda jakby to. Więc wiecie, osoby, które przegrały 2 tygodnie siedząc ciągle i nic nie robiąc poza tym, no to skończyli już granie. Ja na przykład teraz jeszcze jestem właśnie, jeszcze jestem z tyłu daleko od reszty ludzi, no ale wiecie, przynajmniej mam co tutaj robić na Thunder Island. I mam nadzieję, że szybko będą dochodzić nowe questy, bo zauważam, że coraz szybciej robię te tutaj właśnie questy, zostają przeze mnie rozwiązane, więc no trochę słabo. Bo jakby, no bo jakby chciałam ją poprowadzić tak, żeby właśnie robić różne rzeczy na tej, tutaj fabułę właśnie, fabułę przyszliśmy w miesiąc, chyba z tego co pamiętam. No tak, tylko że nie licząc tego problemu jednego. Okej, czy mamy do niej wrócić? Okej, wracamy do naszej elficzki. Elficą, tak chyba to powiedział. Nie jest dobre, nieważne. Nie latria właśnie, no to się nazywa. Na disco stroje jest. Polska flaga. Okej, już nie. Okej, czyli już jakby skończony mamy quest. Teraz akcesoria, zbroja, mam polską. I uwaga, F5. Tak nie widać, no nie. Nie wiem, jak sobie miecz wezmę, nie widać. Jeszcze przebiegniemy. Super, kozacko to wygląda. Mega mi się podoba. Jest totalnie ekstra. I teraz nie mamy questa, możemy iść do tropiciela, ale ja bym jednak była za skończeniem tutaj naszej fabuły głównej, z powodu tego, że po prostu no, przydałoby się ją w końcu skończyć, a tropiciel, nie wiem, on może mi dużo chcieć i dużo nam tutaj od nas wymagać. I tyle. Idę do teraz kaczmarza. Siedzonko. I idziemy do naszego tutaj kolegi złodzieja, zobaczyć, co on tak dokładnie tam chciał. Przebiegniemy do niego. Tutaj go ma kolejne jakieś zadania. Ale tak, ja bym jednak fabułę głównie skończyła. Jakieś tam to są. Przydadzą się. Fajnie, jakby spoko. Lecimy dalej. Lecimy do właśnie tego złodziejaszka, tutaj króla złodziei i zobaczymy, co tutaj jest dokładnie potrzebne. No i tyle. Bo ja chcę mu tutaj już skończyć tą fabułę faktycznie, bo jakby z tyłu głowy cały czas mam tą fabułę, że jeszcze jej nie skończyłam. I jakby mi jest bardzo szkoda tej fabuły, bo chcę ją skończyć już. No i jakby też przeszliśmy cyrk, przeszliśmy tutaj właśnie tą naszą koleżankę Elficzkę i teraz jakby jeszcze przyszła pora na faktycznie skończenie już tej naszej fabuły. I tyle. No bo jakby przyda się ta fabuła już do końca, tak ją skończyć. Ja jestem takiego zdania. To już fajnie byłoby ją faktycznie skończyć. Muszę poukładać swoją utkwitanki. Okej, idziemy do króla złodziei, którego ostatni raz skończyliśmy tutaj questa. To nie musimy się cofać do wcześniejszej osoby. Tak mi się wydaje? Tak mi się właśnie wydaje, że nie. No dobra, chyba tak. Chyba nie musimy. Znamy tą historię. I mamy 7 mieczy, 5 łopat, czyli jakby mam 20, jak odjąć 5 po łopaty, to 5 kilochów i 7 to miało być tych... Czyli mam... Potrzebujemy dokładnie... Już moment, mówię wam. Znaczy jakby teraz tak nie było na zrobienie łopat i właśnie tych mieczy i brakłoby mi na kilofy, bo zostałby mi jeszcze jeden diament. No ale żeby jeszcze doliczyć... Mam 5 mieczy. To właśnie byłoby... 34 diamenty potrzebne, więc tak, ja się zajmę tutaj zdobywaniem tych diamentów, po prostu do zobaczenia na następnego odcinka i cześć!